Tak wyglądamy my, radośni, uśmiechnięci, tak. Po zdobyciu przez Arkę kompletu punktów. 2,5 miesiąca czekaliśmy na zwycięstwo w lidze, w końcu się udało, Arka pokonała dzisiaj Górnika Łęczna. Zacznijmy od tej pierwszej połowy, to było dobre 45 minut wykonania Arki, kontrola 0 strzałów, celny Górnika w ogóle 1, tych pierwszych 45 minut, tak, i to naprawdę wyglądało bardzo dobrze. Tak, tak, oprócz zaangażowania, które było przez całe 90 minut, w pierwszej połowie pokazaliśmy też realizowanie taktyki, którą założył Wyszyński. Dobrą grę, naprawdę dobrą. I to pomogło. Pomogło w zdobyciu gola, który no, okej, był dosyć przypadkowy, ale sami sobie stworzyliśmy tę sytuację. Dominikowi piłka trochę zeszła z nogi, stał się man od Pirania, robi to, co ma robić bez przerwy. Poluje na te piłki, strzela gole, no naprawdę było fajnie. Druga połowa już, później było trochę paniki. Tak, ale około 60 minut, zaczęliśmy tę drugą część meczu dobrze, tak jakbyśmy wyszli nauczeni tymi lekcjami z poprzednich dwóch spotkań, gdzie traciliśmy gole w przeciwce, ale jednak potem Górnik przycisnął, czy też może my się bardziej cofnęliśmy i zaczęła się ta nerwówka. Dokładnie, no. Ja dzisiaj postanowiłem sobie, że nikogo nie będę krytykował, wygraliśmy mecz, to jest najważniejsze, więc nie będę narzekał, choć oczywiście podczas komentarza pozwoliliśmy sobie na pewne krytyki w stosunku do niektórych piłkarzy, ale najważniejsze, że walczyli wszyscy. Walczyli naprawdę wszyscy, mogę wyróżnić piłkarzy. No i za pierwszą połowę i za drugą, choć w obu połowach zdarzyły się takie dwa błędy, ale jednak Marcina Barcholaka, no Marcin Barcholak, mamy bohaterów drugiego prawa tutaj. Marcin Barcholak zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie, ja już się zastanawiałem, czy on jest pomocnikiem czy obrońcą, no bardzo aktywny z przodu. Podchodził do niego też Dominik Hofbauer. Były te akcje dwójkowe, trójkowe, na które narzekaliśmy na brak tych akcji, prawda? W ogóle jeżeli mowa o defensywie, no to zagrała ona na zero z tyłu dzisiaj. Krzysztof Sobieraj znowu czyścił klasa, no. Wszystko. Michał Marcenik dobrze asekurował. Marcin Barcholak bardziej się podłączał w ofensywie i dobrze to wyglądało. Tak, zdecydowanie. No Sobi, dobrze, że powiedziałeś o Sobi, bo ja się chyba przyzwyczaiłem, że Sobi gra tak dobrze, że traktuje to jako normalkę i czasami o tym nie wspominam, no, ale po prostu przednie trzy archi liczowa. No, znakomite spotkanie. Kolejne zresztą. Raz tam władował Pawelsa na minę takim górnym zagraniem, ale to są już takie szczegóły, no, jakbyśmy się chcieli czepiać. To nie w tym meczu, po prostu wygraliśmy, to są arcyważne trzy punkty, bo dają nam, wierzę w to, że dają nam potężnego kopa. Na pewno dają tego kopa w tabeli, co jest najistotniejsze, tak jak mówiliśmy. Nieważne w jaki sposób, w jakim stylu, aby wygrać. A ten styl nie był aż taki zły. Nie możemy powiedzieć, że wygraliśmy szczęśliwie. Praktycznie nasi zawodnicy, pewnie było takie założenie, zamknęli do bramki drogę Boninowi. Bonin miał tylko jeden taki przebłysk na prawym skrzydle, gdzie tam trochę jednak Marcina nabrał, zagrał świetnie. Ale to była jedna akcja na 95. Przychodziło przez Bonina, który momentami już się cofał do rozegrania, bo po prostu na niego głównie liczyli, no ale nam się udało jednak dotrwać do końca meczu bez straconej bramki. Tak, zdecydowanie. I to jest najważniejsze. Były jakieś zmiany, no my ciągle właśnie tych zmian oczekujemy. Dzisiaj one przyniosły efekt i w pomyśle na grę, a może ten pomysł był taki wcześniej, nie był realizowany. Dzisiaj został zrealizowany, piłkarze nie byli zamuleni, tak, że tu zacytuję Mateusza Szpocha, naprawdę dzisiaj walczyli. Oczekujemy dalszych punktów, dalszych dobrych zmian. Dokładnie, dzisiaj dużo zmian w wyjściowym składzie i nawet ci zawodnicy, których wcześniej teraz nie chcemy krytykować, więc może pochwalmy może za to zaangażowanie chociażby Mateusza Szpocha, Darka Formele, bo w drugiej połowie pracowali, może tak piłkarsko to słabiej wyglądało, ale rzeczywiście było w tym zaangażowanie. Tak, tak. Tak zarzut, że zwalniali grę, jak do nich piłka docierała. Czasami wdawali się w bezsensowne jakieś takie pojedynki jeden na jeden. No Mateusz jeszcze z tego wolne wyciągał Darek, nie? Ale walczyli wszyscy. Zresztą jestem przekonany, że to też poprawi na gminę w drużynie, bo ci zawodnicy, którzy są na ławce, ci, którzy się nie łapią do 18, na które ja bym chciał, żeby się łapali. Wiadomo, mam swojego ulubieńca na myśli. Ja uważam, że zasługuje na to, no, ale nieważne. Ważne jest to, że po prostu, że wygraliśmy. Ci zawodnicy chcą walczyć, no dzisiaj pokazali, nakręcili się, no i najważniejsze, że mamy te trzy punkty. Bo VAR przy Kyrysolejny to jest fantastyczna sprawa, piękna. Patrzę, ale teraz już chodzimy, bo tak, i walczymy. Dokładnie. Ja zawsze podkreślam, bo ja się zgadzam z kibicami, też wiele lat kibicuję, że ten puchar się pamięta, będzie się opowiadać dzieciom, ale ja nie chcę, znaczy chcę opowiadać swoim synowi, ale ja chcę tej Arki dla niego, a tej Arki dla niego nie będzie, jeżeli spadniemy, bo klub się wtedy rozwijać nie będzie. Dokładnie, Arka musi być w Ekstraklasie, ważne trzy punkty dopisane. Myślę, że to jest dobra puenta. Już w najbliższy wtorek mecz z Wisłą Płock tutaj o 18:00. Kolejny na fali tego zwycięstwa. Tak. Oby to poniosło żółto-niebieskie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.